Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na środę, najgorszy rodzaj głodu. Oto idą dni, mówi Wszechmocny Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana i wlec się będą od morza do morza, i tułać się będą z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. Jak mamy rozumieć znaczenie tych wersetów? W ósmym rozdziale Księgi Amosa autor przedstawił dotkliwe skutki sądu Boga nad zatwardziałym w grzechu Izraelem. Bóg ukaże Izraelitów za ich grzechy, zsyłając głód na ich kraj. W Księgi Amosa 8:11-12 prorok mówi już o innym głodzie, głodzie i pragnieniu Słowa Bożego. Największą ze wszystkich tragedii jest głód Słowa Pana. Ów głód pojawia się dopiero wtedy, gdy przesłanie Najwyższego przestaje docierać do człowieka. Raz po raz, gdy naród izraelski doświadczył wielkiego nieszczęścia, zwracał się do Boga z prośbą o prorocze słowo i z nadzieją na Jego kierownictwo. Tym razem Wszechmocny miał odpowiedzieć milczeniem. Częścią kary Pana dla Jego ludu miało być odebranie Jego słowa prorokom. Jeśli lud Boży będzie trwał w nieposłuszeństwie, jak powiada prorok, przyjdzie czas, gdy będą pragnęli usłyszeć przesłanie od Najwyższego, ale na to i na nadzieję uniknięcia sądu Bożego będzie już za późno. Taki jest skutek upartego odrzucania przez Izrael Bożego przesłania przekazywanego przez Amosa. Jak Saul przed swoją ostatnią Biblią, tak też i lud Pana pewnego dnia uświadomi sobie, jak bardzo potrzebne jest mu Jego Słowo. Cały lud będzie rozpaczliwie poszukiwał Słowa od Boga. Tego samego Słowa, które lekceważył, gdy wypowiadał je prorok. Szczególnie dotknie to młodych ludzi, podczas gdy poprzednie pokolenia słyszały słowa Pana i odrzuciły je, te młodsze nigdy nie będą miały okazji usłyszeć proroczego zwiastowania. Co wymienione wersety mówią o dotkliwych skutkach Bożego milczenia? Księga Samuela, 14 rozdział i werset 37. I zapytał Saul Boga, jeżeli puszczę się w pogoń za Filistyńczykami, czy wydasz ich w ręce Izraela? Lecz Pan nie dał mu w tym dniu odpowiedzi. Księga Psalmów. Psalm 70. Psalm 74. I werset 9. Nie widzimy godeł waszych, już nie ma proroka, a nikt pośród nas nie wie, jak długo. Księga Przypowieści 1:28. Wtedy wzywać mnie będą, lecz nie wysłucham. Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą. 2:9. Treny Jeremiasza. Zapadły się w ziemię jego bramy, zniszczyły i połamały jej zawory. Jej król i książęta są u pogan, pozbawieni zakonu,
a także jej prorocy nie miewają widzenia od Pana. Księga Ozeasza, 5:6. Potem przyjdą ze swoimi trzodami, ze swoim bydłem szukać Pana, lecz go nie znajdą. Wyrzekł się ich bowiem. I księga Micheasza, 3:5-7. Tak mówi Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud. Gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój. Lecz przeciwko tym, którzy im nic do ust nie da, ogłaszają świętą wojnę. Dlatego zaskoczy was noc i nie będzie widzenia. Zapadnie ciemność i nie będzie wierzchby. Słońce zajdzie nad prorokami i dzień stanie im się ciemnością. Jasnowidze będą zawstydzeni, wieszczkowie zawiedzeni. Wszyscy zakryją sobie twarze, bo nie będzie odpowiedzi Boga. Czy możemy uciszyć Boży głos przemawiający do nas? Choć ta myśl może się wydawać przerażająca, zastanów się nad skutkami takiej decyzji. Jak możemy się upewnić, że coś takiego nie ma miejsca? Dziękuję.